Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wag na listopad 2024 roku. Będę używała talii tarot The mystical moments, będzie też przesłanie z talii życie z aniołami i karta pozytywnej kreacji. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Co dla naszych kochanych wag? Jakie energie, jakie potencjały dla Was, kochane, wagi na listopad 2024 roku? Wagi słoneczne księżycowe marsowe wanusowe ascendentalne. Co dla Was na listopad 2024 roku, wagi listopad 2024 roku? Główna energia dla wag: czwórka buław. W przeszłości mamy asa denarów, w przyszłości jest koło fortuny. Co będzie Wam pomagać, rydwan? Co może przeszkadzać, karta śmierci i rezultat albo rada? Paść denarów z przełożenia as mieczy. Ok, teraz zobaczmy aniołowie, co tutaj nam powiedzą. Co aniołowie macie dla wag? Jakie przesłanie, jakie wskazówki, kochane Wagi na listopad 2024 roku. Karta dzieci. I kochani, to jest bardzo piękna tutaj informacja. Może być to też informacja dla osób, które planują dzieci. To jest taka, oczywiście, to jest dla tylko tych osób i też dla niektórych, bo ta karta bardzo często też zwiastuje pojawienie się potomstwa, ale dla osób, które nie planują dzieci, nie myślą o dzieciach, nie chcą mieć dzieci. To jest to karta też mówiąca o tym, że dobrze by było spojrzeć na życie właśnie z perspektywy dziecka, że dobrze by było pozwolić sobie też trochę na taką zabawę, na, na taką beztroskę, chociażby na chwilę właśnie. Po prostu pozwolić sobie na taką lekkość. Ale do tego wrócimy. Ja przeczytam znaczenie tej, tej karty z książeczki i więcej o tym powiemy, ale jeszcze muszę wylosować kartę pozytywnej kreacji. Oczywiście będę te karty wszystkie interpretowała razem, bo tak na razie tylko powiedziałam. Ale zobaczmy, która karta. Co? Co dla wak? Co dla wak? Karta Felina. To, to jest karta szczęśliwych zbiegów okoliczności, więc tym bardziej ona potwierdza tutaj to koło fortuny. Okej, okay, no dobrze, wszystkie karty mamy. To może... Może rzeczywiście, skoro zaczęłam już ten to, zaczniemy od karty. Przeczytam znaczenie tej karty. Zabawa uzdrawia duszę i ciało, zabawa jest nauką płynącą z nieba. Anioły uwielbiają zabawę i proszą, abyśmy wykorzystali każdą wolną chwilę do zabawy. Przez wyciągnięcie tej karty, anioły proszą nas, abyśmy pozwolili sobie na spojrzenie na świat z perspektywy dziecka. Ufność i wiara w dobro nie jest naiwnością, lecz prawdziwą mądrością Stwórcy, który mówi do nas przez dzieci, które są w nas. Odszukajmy w sobie dziecko, bawmy się, wyjedźmy na wycieczkę, czytajmy bajki, jedzmy lody. Nie musimy się o nic martwić. Bóg i anioły troszczą się o nas z miłością każdego dnia i w każdej chwili, bowiem jesteśmy jego dziećmi. Jeśli mamy dzieci, idźmy z nimi do parku, stańmy się jednym z nich choć przez chwilę. Bycie dzieckiem to bardzo ważna sprawa. Życie jest zabawą i zawsze nią było, tylko zapomnieliśmy o tym. Ta karta może również, również oznaczać, że wkrótce pojawią się w naszym życiu dzieci. Afirmacja. Jesteśmy dziećmi, które są naszymi przewodnikami. No, i to jest, kochani, kochani właśnie pogadanie ze swoim wewnętrznym dzieckiem. To jest ten moment, zapytanie, czego potrzebuje. Może właśnie trochę zabawy, może właśnie trochę jakiejś rekreacji, jakiegoś takiego, pomimo różnych trudności życiowych właśnie spojrzenie na świat właśnie z perspektywy dziecka. Powiedzę, spojrzenie, weźmy, czy w ogóle takie zrozumienie bardziej nawet bym powiedziała, jakieś takie uświadomienie sobie, że... Już nie chcę dłużej się na przykład martwić, już nie chcę dłużej y, patrzeć na życie, y, gdzie to życie mi jeszcze dowali, czy coś takiego. Wiecie, no wiecie jak to jest, jak ma dowalić, to i tak dowali. <laughs> Więc y, to, czy się będziemy zamartwiać, to po co? Po co marnować czas? Trzeba z niego korzystać, prawda? Trzeba się, trzeba się właśnie cieszyć życiem. A poza tym, ciesząc się życiem, podwyższamy swoje wibracje. I często tak jest, że jak mamy właśnie te wyższe wibracje, to wtedy te, te ciosy losu do nas nie do Dochodzą, bo jesteśmy poza zasięgiem tego, więc ważne jest, żeby, żeby właśnie poprzez tutaj radość życia podnosić swoje wibracje, więc też o tym pomyślcie. No i też tutaj mamy Asa Mieczy, jako kartę z przełożenia, czyli taką kartę wprowadzającą do czytania, i ona właśnie mówi, że kochane wagi, macie szansę właśnie w listopadzie coś zrozumieć, nagle sobie uświadomić, jak chcecie funkcjonować, co chcecie robić, w jaki sposób, jakich zmian chcecie dokonać. I może to być takie ukierunkowanie się na nowy tryb życia, nowe możliwości. Rozpoczęcie czegoś na nowo. Może to być wprowadzenie też do swojego życia nowych zasad, ale też jednocześnie odcięcie się tutaj od czegoś, prawda? Też tak może, kochani, tutaj to wyglądać, bo jednak as mieczy, ten miecz też odcina od tego, co było poprzez nowe zrozumienie. Czyli, na przykład, zrozumienie tego, że na przykład coś. Coś, co robię, robię nie tak, jak trzeba, że można to robić lepiej, można to robić wydajniej, może na to znaleźć sposób, więc też w ten sposób tutaj ta karta może o tym mówić, że pokaże się coś nowego. Ta energia nowości, tego nowego początku jest już tutaj w karcie przeszłości, więc może tak być, że coś zostało rozpoczęte i teraz będziecie. Mam takie wrażenie, że reformować to, że nim to się jeszcze dobrze gdzieś tam rozkręciło, może tak być, że będziecie potrzebowały jeszcze raz to wszystko przemyśleć, jeszcze raz tak jakby zacząć, ale właśnie pod takim kątem, żeby, żeby, żeby stworzyć bardziej taką przyjazną płaszczyznę tego wszystkiego. I bez względu na to, czy to będzie firma na przykład, czy to będzie po prostu. To, co się dzieje w Waszym domu, życie rodzinne, czy to będą jakieś sprawy w relacjach, jakkolwiek by to nie było, to dobrze będzie, żebyście wykorzystały wszelkie właśnie takie pomysły, jakieś szczęśliwe okazje, takie momenty, żeby zrobić właśnie jakiś krok do przodu. Tu Mam takie poczucie, bo macie czwórkę, czwórkę buław jako główną energię, więc ważną rzeczą w tym miesiącu będzie to, żeby stworzyć stabilną przestrzeń życiową dla siebie. Mogą to być, może to być, może to być kwestia po prostu domu, więc też może tak być, że będziecie szukały jakichś rozwiązań odnośnie Waszych mieszkań, z Waszych domów w ogóle, albo Albo po prostu tego, co się w nich znajduje, czyli mówię tutaj o mieszkańcach akurat, prawda, żeby jakieś sprawy rozwiązać bardzo pozytywnie. I tutaj tym rozwiązaniem, jeśli by chodziło o jakieś relacje, to, znaj to możecie znaleźć taki właśnie sposób, żeby, żeby ułagodzić jakieś sprawy. Też tym sposobem może być właśnie wspólna zabawa, wspólne bycie razem, takie integrowanie się, tak zwane, prawda? Więc też to może być sposobem, oczywiście też. Czwórka, czwórka buław jest kartą w ogóle takiego świętowania. Czyli zwrócenia uwagi, co danego dnia mogę zrobić, by w moim życiu, w mojej rodzinie czy w, czy w mojej pracy było, było lepiej, by właśnie ten dobrobyt był, żeby czuć się bezpiecznie. Czwórka buław, kochani, to jest taka energia, że czujemy się. Zupełnie w, ta, znaczy w taki sposób, że czujemy się bezpiecznie, w sensie, że nie musimy nic udawać, nie nakładamy żadnych masek, że tam, gdzie idziemy, czujemy się jak w domu. Czasami tak jest właśnie, że na przykład idziemy do pracy i wiemy, że mamy dookoła siebie fajny zespół, na przykład, i dobrze się czujemy, i nie idziemy do pracy na siłę. Tak samo może to być dla jednych takim miejsce, może być praca, a dla innych może to być dom, prawda? Dla innych to może być też, mogą to być też jakieś zajęcia w jakimś domu. W jakimś domu kultury, czy w jakimś innym miejscu też to może być coś takiego. W każdym razie ja tutaj mówię o różnych opcjach, ponieważ jest to czytanie ogólne, więc zależy, co tutaj, w którą stronę to u kogo pójdzie. W każdym razie jest to w czwórce, czwórka buław, to jest, mówi się o tym, to jest takie zgromadzenie dusz, że te osoby się właśnie spotykają i integrują, robią coś, robią coś nowego, I, ale też właśnie tworzą. Taką wspaniałą przestrzeń. Oczywiście ta karta też czasem zapowiada jakieś wesela, śluby, więc też może, może ktoś tutaj będzie też w tym kierunku, może u kogoś to iść, ale inne karty mi jakoś tak nie do końca to potwierdzają. W każdym razie mam tutaj tak, taką informację płynącą z czwórki buław, że Ważno, ważną rzeczą jest, żeby, żeby właśnie się integrować i biorąc pod uwagę jeszcze tą kartę dzieci, która też właśnie mówi, żeby poczuć się właśnie, że możemy się fajnie bawić, możemy cokolwiek nie robimy. Czy jest to, czy robimy na przykład, nie wiem, w fabryce ciastek pracujemy i robimy ciastka? To też może być, pomimo, że to jest ciężka praca, ale w zależności od tego, jakie mamy do tego podejście, to też może być właśnie robione właśnie w takiej radosnej atmosferze, prawda? Czy by to była praca jakaś naukowa, czy coś tam, też to wszystko może tak wyglądać, więc od nas zależy, jaką atmosferę będziemy stwarzać. No i tutaj pojawia się koło fortuny. Kochane wagi dla Was, jest to moment, w którym pojawia się właśnie ta szansa, pojawiają się te zbiegi okoliczności, o których tutaj była mowa, więc warto będzie to wykorzystać. I powiem Wam, że. To tutaj ta, ten ruch taki do przodu, ta zmiana, ta szansa, ten pomysł może tak być, że wy to po prostu gdzieś przyciągniecie. Takie mam wrażenie, że zmieniając swoją wibrację na wyższą, przyciągniecie, przy, przyciągniecie takie potencjały do siebie, że same będziecie po prostu tym zaskoczone. I to może być taka duża zmiana. Ważną rzeczą tutaj jest karta rydwanu, która jest na pozycji, co Wam będzie pomagać. No tutaj, przede wszystkim, określenie Azymutu, tak jak ona tutaj wie, że do tego zamku jedzie, prawda? Więc musi być wiadome, co chcecie uzyskać, w jakim kierunku chcecie iść, ustalić jakieś tempo, jakieś, uświadomi uświadomić sobie, że. To, co się dzieje, to jest postęp, to jest robienie postępu. To jest wprowadzenie takiej zmiany i ustanowienie jakiegoś takiego nowego początku, nowego rozdziału, tak jakby w swoim życiu, na takiej zasadzie, że tutaj nie można się ociągać. Ten postęp musi być robiony z myślą o, o tym, że jestem na to. Gotowa, jestem na to gotowy, że jestem w stanie zdecydować się właśnie na, na osiągnięcie zwycięstwa, że na razie to może być dopiero początek tego wszystkiego, ale też jest to po prostu ustawienie się takie, takie zdeterminowane zdecydowanie się o w ogóle, jaki rodzaj sukcesu chcę osiągnąć, co chcę robić, co jest dla mnie ważne, a czego już nie chcę. Bo tutaj też jest ustawienie się tyłem do tego, czego już nie chce. I o tym właśnie mówi też karta śmierci, bo jest to karta na pozycji, co wam może przeszkadzać. Może być tak, że może być wam ciężko rozstać się z jakimiś dotychczasowymi schematami działań, z jakąś przeszłością, z jakimiś też dawnymi, nie wiem, no na przykład. Jakimiś nawykami, przekonaniami. Też można też powiedzieć, że w negatywie tej karty też jest w ogóle taki lęk przed zmianą, że po prostu boimy się robić zmiany, a życie te, 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 tych zmian będzie od Was po prostu wymagać. I e, ja, bym, ja bym tutaj pomyślała sobie, tak jak te dzieci, które. Do tej pory, na przykład w, w, gdzieś w piaskownicy, budowały zamek, prawda? Zamek z piasku. I tak pięknie im to wyszło, ale coś tam, ale chcą drugie, chcą już coś innego. Więc może być rozwalenie tego zamku, może być zabawą po prostu, żeby zbudować nowy albo w innym miejscu, albo. Po prostu dokonać tej zmiany. Ale tu ta karta właśnie mówi, że może być ci szkoda, że chociaż to jest zamek z piasku, to szkoda go ruszać. Niech on sobie jeszcze postoi. Może sobie coś jeszcze tutaj ulepszę. Może coś tam sobie zrobię. Może się tak szybko to nie rozsypie. Chociaż tutaj jest opcja postępu. Tutaj jest opcja pojechania do takiego zamku, który nie jest na piasku. Więc wiecie, to jest tutaj. To jest kwestia dokonania jakiegoś wyboru. Ja mam takie wrażenie, że będziecie musiały szybko decydować. I to będzie jedynie taką tutaj, taką trudnością. No i macie pazia Denarów. Paź Denarów jako yy, karta rezultatu rady, jako rada Paź Denarów mówi: otwórz się właśnie na te nowe początku, o, początki, otwórz się na przygodę, otwórz się też na, właśnie na, na tę zabawę. Na nowy początek, taki nawet w sensie, bo często też paść denarów jest pokazywany, jak wychodzi z ciemności do, do światła, do iluminacji, do przygody. I tutaj chodzi o to, kochani, że te rzeczy, które kiełkowały, które gdzieś tam, to jest to, co kiełkowało tu, prawda? To, co kiełkowało. Teraz tutaj będzie miało szansę właśnie powoli rozkwitać. Będzie już więcej można w to po prostu włożyć, ale doglądając to, ucząc się już tej nowej drogi, po przemianie, po tym odcięciu tego, tego co stare, po zrobieniu właśnie ustawieniu tego kierunku życiowego. Więc, bardzo ważną rzeczą jest, żebyście się, żebyście się nie bały i żebyście pozwoliły sobie korzystać z tych okazji, które się pojawią, bo też, też ta karta w ogóle może oznaczać takie bardzo dobre nowiny, które się pojawią, jakieś wiadomości, które do was mogą dotrzeć, które mam wrażenie, że tak rozchodzą was do tego, żeby właśnie dokonać tych zmian żeby ruszyć do przodu, zwłaszcza jeśli by to chodziło o jakieś nowe ścieżki kariery na przykład. Mam takie też tutaj poczucie, że pewne rzeczy, pewne pomysły, one się po prostu tutaj będą miały szansę uziemić. Będą mogły wyjść tak jakby, wiecie, tak jakby ktoś na do tej pory robił coś do szuflady. Będzie to mogło właśnie zostać urzeczywistnione bardziej. No. Także y, warto tutaj, żebyście do tego całego tematu, y, który się będzie działo, bez względu na to, w jakiej sferze życie to się będzie działo, żebyście z tych szans skorzystały, żebyście też w sposób nawet taki właśnie praktyczny, jak Paś Denarów, on tak praktycznie podchodzi do, do tego wszystkiego, y, żebyście y, pozwoliły sobie y, spełnić jakieś swoje marzenie, pójść do przodu. Skorzystać z szansy, czy to będzie szansa na nową pracę, czy to będzie szansa na swoją firmę, cokolwiek by to nie było, czy to będzie szansa na wspólne zamieszkanie, na przykład z kimś, też to może w ten sposób iść. Ale bardzo ważną rzeczą jest, żebyście, żebyście się nie bały, żebyście nie tworzyły tej energii zamartwiania się, czyli tej martwoty, tylko z lekkością, z radością spojrzały na to i złapały te szanse. No tak to się tutaj dzisiaj pokazuje. Jeszcze zobaczę sobie jedną kartę taką uzupełniającą dla was. Osiem buław, no trzeba działać, tutaj to jest karta, która mówi go, 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 <gryw> idź do przodu, działaj, to jest właśnie takie uzupełnienie tego rydwanu. Yy, I też yy, bądź w kontakcie, to też jest tutaj ósemce buław, to jest oprócz tego, że jest to ten impet, pójścia do przodu, tutaj te, nie wiem czy to będzie widać, ale te buławy tak szybko pędzą, że aż płoną na tych końcóweczkach. Więc nadanie całej sytuacji, to jest tutaj, tutaj trzeba ruszyć do przodu, tutaj trzeba pozwolić sobie na ten postęp. Wspaniałe macie, tutaj naprawdę wielkie szanse mogą się dla Was pojawić. No, kto się będzie bał, nie skorzysta, no to trudno. No. Pozwólcie sobie na to. Cieszcie się jak dzieci. Z tego, co do Was przychodzi i wprowadzajcie to do swojego życia, mam takie wrażenie, że tutaj mogą być bardzo szybkie postępy u Was. Po prostu szybki postęp, szybki postęp tego, dzięki właśnie też zrobieniu, <coughs> przepraszam, po nowemu, postąpieniu po nowemu, zrobieniu inaczej niż zwykle. No dobra, kochani, głos mam już zdarty. Jest yy, Boże, która tu już jest w pół do drugiej w nocy. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam, kochane wagi, wspaniałego listopada. Niech się dzieje samo dobre. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam na kolejne filmy. Yy, no i niech to będzie dla Was cudowny listopad. Wszystkiego dobrego, ściskam Was mocno. Pa!